kochanie, pobudka. No nareszcie obudziłeś się. Ja idę do pracy, a ty pamiętaj o wieczorze, dobrze? O czym? O wieczorze. I dla twojego dobra, jeżeli chcesz dożyć wakacji, to radzę ci tym razem o niczym nie zapomnieć. No dobra, to ja lecę do pracy. Pa! O co jej chodzi? O czym nie mam zapomnieć? Pewnie znowu ma okres i coś sobie wymyśliła. Właśnie. Która godzina? 10:37. To tak do 11:00 poleżę i wstaję. Walentynki. Znowu zapomniałem. Nie. Jak mogłem znowu zapomnieć? To już trzeci raz z rzędu, a obiecałem sobie, że tym razem nie zapomnę. Inaczej znowu powtórzy się sytuacja sprzed roku. Weronika, przepraszam, że zapomniałem. Otwórz te drzwi. Ferka. A myślałem, że zrobiłem wszystko, żeby nie zapomnieć. Ustawiłem sobie 5 powiadomień na telefonie. Nawet napisałem sobie karteczki 3 miesiące temu i schowałem je w najbardziej widoczne miejsca. Jak to możliwe, że zapomniałem? Co tu jest napisane? Pewnie będzie ważne. No co jest? No tak, powyrzucałem je, bo nie mogłem się doczytać, co ja tam w ogóle napisałem, a zdążyłem już zapomnieć, po co to zrobiłem. Ona mnie zabije. To już trzeci rok z rzędu. Dlaczego zawsze zapominam o tych cholernych walentynkach? Dobra, nie ma co się mazać. Która godzina? Szybko skoczę i coś kupię. Co? Już jest 17? Ty ja tyle czasu zmarnowałem? Rany, i co ja teraz zrobię? Nie zdążę nic jej kupić. Wiem. Sam coś zrobię. Ona jest bardzo wrażliwa. Na pewno się wzruszę, że przygotowałem coś dla niej tak od serca. Tylko co ja zrobię? Ostatni raz robiłem cię w przedszkolu na Dzień Babci, ale pamiętam, że byłem w tym całkiem niezły. Skoro wtedy to zrobiłem, to teraz tym bardziej. No może trochę przypomina serce. Dobra, nie ma to się oszukiwać. Nigdy nie byłem dobry w robótkach ręcznych. O nie, wróciła! Też. Wszystko w porządku? Tak. Poczekaj. Zaraz przyjdę. O nie.
I co ja teraz robię? Tak! Tak! Jestem uratowany! Jak dobrze, że jej tego nie dałem na imieniny. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Wow, ale świetne, dziękuję. Hej, a to zdjęcie skąd? Nawet go nie widziałam wcześniej. Podobało mi się. A to ode mnie. Album? Nawet to zdjęcie wybrałaś? Śmiesznie na nim wygląda. Wcale nie, bardzo mi się na nim podobasz. A już myślałam, że zapomniałeś, a to taka niespodzianka. Musiałeś dużo wcześniej o tym dniu myśleć, co? No i nawet nie wiesz, jak wcześniej. Właśnie, mordeczki, dlatego jeżeli wy jeszcze nie macie pomysłu, co możesz dać swojej drugiej połówce na walentynki, to macie jeszcze trochę czasu. Dzisiejszy film powstał z firmą Colorland, która produkuje takie fajne fotoksiążki. Możecie mieć album ze swoją drugą połówką, jeśli chcecie, lub możecie mieć też taki kubek. Fotokubek. Fotokubek. Mhm. Pani zawsze racja. Ta. To jest zdjęcie. Link do strony Colorlandu, gdzie takie coś będziecie mogli sobie zamówić, znajdziecie w opisie. Także zapraszam was i zróbcie sobie taką fajną fotoksiążeczkę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Troszeczkę go robiliśmy. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak chcecie, możecie napisać, jaki odcinek byście chcieli kolejny zobaczyć. Może wykorzystamy wasz pomysł. Także mordeczki, do zobaczenia. Wbijajcie jeszcze na drugi vlogowy kanał i trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa.